film, no. Trzeba powiedzieć, że ty sławny chłopak jesteś. Sławny nie, bo przegraliśmy, także. No ale strzeliłeś tą pierwszą. No strzeliłem, tak jak obiecałem, żeby miszki poleciały, to strzeliliśmy tego gola, także... Także z tego się cieszymy, no ale niestety po dogrywce dzisiaj coraz bliżej, także teraz coraz bliżej święta, także będzie dobrze. Będzie dobrze, no bo o tak blisko jak dzisiaj to jeszcze w tym roku nie było. Nie było, ale no spokojnie, no. Wygramy jeszcze wygramy, także trzeba pozytywnie podejść do tego, bo zostawiliśmy kawałek serducha, cała drużyna zasłużyła na duże brawa, także fajnie też publiczność dzisiaj dopisała, oby tak więcej. Meczów było przy takiej publiczności, lepiej się gra, także zapraszam no właśnie, na kolejne mecze. Filip, tak, ta akcja, wiadomo, że mi się dzieci i tak dalej, ale też ten efekt jest, że naprawdę więcej ludzi, porządny doping. Mieliście dzisiaj okazję temu tłumowi pokazać, ale lepiej się grało? Tak jak mówię, szósty zawodnik, także grało się bardzo fajnie. No szkoda tych punktów, no ale spokojnie, jestem w dobrej myśli. To może ja od takiej, może niekoniecznie sportowej bardzo strony, ale akurat twoja bramka była dzisiaj najważniejsza. Jedna, jedyna, ale najważniejsza, bo to dzięki niej na was spadł ten deszcz misiów. Jak oceniasz taką akcję? Akcja bardzo fajna. Ja myślę, że na każdych spotkaniach było więcej akcji, szczególnie dla dzieci. Bo wiadomo, każdemu jest żal, a serce zawsze się kraje, także mam nadzieję, że te miśki pójdą w dobre ręce. Widać ich jest bardzo dużo, także oby więcej takich akcji. No cóż, poleciały miśki, to jest najważniejsze. Mhm. Jak się czułeś, że byłeś ten pierwszy, jedyny, tak, który strzelił tę bramkę najważniejszą, miśkową? Znaczy, na pewno nie patrzy się na to, kto strzela gole, także fajnie, no. Fajna radość też kibiców była, także miśki poleciały na lód. Cieszymy się bardzo, że mogło się to spełnić. Także no fajnie. Filip, ty mówisz, że nie patrzy się na to, kto strzela gole, ale ostatnio mówiłeś, że tobie na tej bramce zależy. W tym momencie można powiedzieć, że zapisałeś się w annałach historii klubu jako ten numer 3 po Adrianie i Grzegorzu. Jest to jakaś większa satysfakcja, czyli tego gola mógłbyś to na przykład konkretnie porównać z hat-trickiem? Powiem tak, ja mam ponoć dobre serce, także dla dzieci zawsze zrobię wszystko. Udało się strzelić i na tym pozostańmy. Filip, będziecie szli teraz do szpitala, to jest dla was ta trudniejsza część na pewno akcji. Ty w zeszłym roku nie byłeś u nas w drużynie, ale z Jastrzębiem byłeś też po akcji Teddy Bear Cause. Natomiast wiem, że w tym roku macie iść nie tylko już na oddział chirurgiczny, ale na takie trudniejsze oddziały, hepatologia, onkologia. To jest trudny temat. Mówiliście już coś o tym w szatni? Nie wiem, na razie nie, ale słuchy mnie doszły, że mamy iść. Wiadomo, każdemu dziecku trzeba pomóc. My sportowcy mamy o tyle łatwiej, że możemy przez media to zrobić. No wiadomo, ciężki temat, tak? Ja sam w tym szpitalu nie wiem jak się zachowam, bo lepiej nie mówić, no na pewno wokół łezka się zakręci, także ja będę chyba troszeczkę z dala od tego. Ja poproszę o przedstawienie się do celów montażowych. Filip Żywiecki, napastnik Komar Krakowi. Okej, okay, dziękuję. Dziękuję. To jeżeli jeszcze mówię? Tak, oczywiście. Raz. Aha, dobra. Półtorej minutki. W meczu na szczycie hokejowej Ekstraligi Komar Krakowia przegrywa z GKS-em Tychy 1-2. Po dogrywce można powiedzieć, znowu przegrywa. Filip Drzewiecki, Krakowia zagrała do końca drugiej tercji. Na pewno bardzo dobrze, bardzo konsekwentnie w obronie. Bramka w 31 minucie dała nadzieję na to, że z Tychami można w końcu wygrać. Tak, sport jest taki, że każdy z każdym może wygrać. No, dzisiaj było blisko, trzeba dalej pracować, żeby ten cel osiągnąć. Także trenujemy dalej, gramy dalej. Mamy jeszcze dużo czasu, playoff jest dopiero pod koniec lutego, także jestem dobrej myśli. W trzeciej tercji wydawało się, że jesteście w stanie ten wynik korzystny dla siebie dowieść do końca, ale w hokeju dowieść jedną bramkę do końca jest bardzo ciężko. Powiem tak, w piłce jest, nie jest to łatwe zadanie utrzymać wynika, a co dopiero w hokeju, w każdej sekundzie może bramka paść, także no to niestety wpadła, no ale cóż, no głowy u góry, jedziemy dalej, do przodu. Te mecze coraz bardziej przypominają to, co czeka nas w play-offie, jak sądzę. Tak, no dzisiaj też publiczność dopisała, także było czuć tą adrenalinę, było to czuć na lodzie, także walczyliśmy z całych sił, no czegoś zabrakło, także mam nadzieję, że w następnych meczach to coś przejdzie na naszą stronę, nie na stronę tyską. Dzięki. Chodź na tą ściankę jeszcze. O, teraz.
tu jest transmisja na żywo.